Na ogrodzeniu Łukowskiego Ośrodka Kultury pojawiła się kolejna wystawa przechodnia. Tym razem możemy oglądać fotografie udostępnione przez Nadleśnictwo Łuków. Pomysł na tą wystawę powstał w 2015 roku i chodziło o to, aby na takich plenerowych przedsięwzięciach, które prowadzi Nadleśnictwo, bierze w nich udział, móc pokazać las Nadleśnictwa Łuków, ale też i leśników, ich pracę. No i wydaje mi się, że ta galeria zdjęć jest dosyć obszerna i rzeczywiście trafiła w punkt, ponieważ są to fragmenty pięknej przyrody, fragmenty historii z łukowskich lasów związanych z leśnictwem, miejsc pamięci, ale także są fragmenty tej codziennej pracy. To, co leśnik robi na co dzień, czyli sadzi, wycina i tak na okrągło, na bieżąco, ale także zajmowanie się ludźmi, którzy też są ważnym elementem pracy leśnika, oprowadzanie wycieczek, dzieci, tłumaczenie, na czym ta cała praca leśna, na czym całe funkcjonowanie tego środowiska leśnego polega. Autorem zdjęć są w większości pracownicy nadleśnictwa, pani Karolina Bartz, pan Marcin Król, jeszcze kilku innych. To jest dzieło naszych pracowników. Trzeba powiedzieć, że rezerwat przyrody w Jacie powstał w 1933 roku, czyli to jest równolatek Białowieży. I to taki obszar niemały, bo 1100 hektarów. Takich lasów w Polsce jest niewiele i to jest taka perełka przyrodnicza rzeczywiście na skalę całej Polski. Zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy, ale także zapraszamy do lasu, z którego fragmentem jest rezerwat przyrody Jata. Z tym, że jeżeli chodzi o Jatę, jest on dostępny tylko w postaci ścieżki przyrodniczo-leśnej, ponieważ w teren rezerwatu wchodzić nie wolno. Jest to świątynia przyrody. Nie zaprzestaliśmy przez cały ten okres swojej statutowej działalności. Oczywiście musieliśmy ją ograniczyć i dostosować do wytycznych, które spływały z Warszawy. Po pierwsze zeszliśmy sobie do sieci, czyli poświęciliśmy dosyć dużo energii, naszego czasu i talentów moich pracowników, żeby stworzyć pierwszy lifestyle'owy portal internetowy, portal kulturalny. Znajdziecie Państwo i koncerty, i rzeczy, które odbywają się na żywo, i nasze produkcje. No i zasłynęliśmy, myślę, że z naszymi koncertami, nazwaliśmy je balkonowymi, czyli z takimi naszymi wyjściami do mieszkańców Łukowa. Skoro oni nie mogą przychodzić tutaj do nas, do ośrodka, to my ośrodek po prostu wyszedł do nich. Wystawy, a więc otwarcie Galerii Przechodniej, tutaj Państwo już widzieli, to trzecia wystawa, nie ostatnia, ale też informuję, że jesteśmy w trakcie przygotowywania już wystawy w Galerii Prowizorium, czyli już wystawy od zamkniętej, jest ona w trakcie gdyby już całkowicie zamkniętej produkcji. Będzie wernisaż, oczywiście specyficzny, bo online, zresztą mnóstwo rzeczy online my realizujemy, bo są to również koncerty, są to również spektakle i także transmitujemy wszystko to, co tworzą nasi zaprzyjaźnieni artyści, poczynając, nie wiem, od premiery piosenki Jacka Kawalca, który specjalnie dla nas ją przygotował, specjalną wersję Time Pink Floydów, przez no, po prostu relacje, które mamy z zaprzyjaźnionymi ośrodkami kultury w całej Polsce i z artystami. Więc to wszystko możecie Państwo znaleźć na naszym profilu zarówno facebookowym, jak również na naszej stronie internetowej, czy też portalu właściwie internetowym.